popieranie w tej chwili, czyli taka gloryfikacja rozwiązań czysto wolnorynkowych, wolnoamerykanka, czyli znieść na rynku jakiekolwiek regulacje, jakiekolwiek formy troski władz publicznych o egzystencję obywateli. Gdyby w tej chwili znieść ten socjal, jak mówimy, czyli żeby władza przestała się interesować w ogóle, kto z czego żyje, czy ktoś ma na życie, czy nie ma na życie, czy ma czym palić w piecu, czy nie, zostawić wszystko. To w tej chwili mamy gwarantowaną rewolucję. Gwarantowaną. Po prostu ludzie z głodu złapaliby za kosy i powywieszaliby rządzących, albo by siebie nawzajem pomordowali, po prostu by nie mieliby co jeść. A to dlatego, że poziom ucisku fiskalnego jest tak duży, że przy tym poziomie ucisku przeciętny człowiek nie jest w stanie zarobić na własną egzystencję. To jest po prostu niemożliwe. I oferowanie wolnej amerykanki w takich warunkach to jest prowokowanie rewolucji. I wtedy byłaby rewolucja gorsza od bolszewickiej. Jeden obóz koncentracyjny by się stworzyło, w którym by było tylko na chleb i na nic więcej. To byłoby rozwiązanie między Kubą a Koreą Północną. Byśmy do tego doszli. Więc ja rozumiem, że argumenty za wolnym rynkiem są słuszne. Ale najpierw trzeba uwolnić ludzi od systemu okupacyjnego. Najpierw trzeba przestać ludzi okradać i w tym momencie, jeżeli nie będą mieli do dyspozycji 25% owoców swojej pracy, tylko po 80, będą mieli 4 razy więcej i wtedy się uwalnia rynek w ten sposób, że władza się przestaje troszczyć o obywateli, to obywatele sami o sobie się troszczą. Nie będzie biednych, bo po prostu nie będzie tego 20% odsetka ludzi, których trzeba utrzymywać, bo sobie nie radzą. To może być 2%, a może mniej. Ale całe otoczenie będzie tak bogate i tak dostatnie, że bez najmniejszego problemu to utrzyma. I na bardzo wysokim poziomie. I wtedy władza nie będzie się musiała troszczyć o obywateli. Więc kluczem do rozwiązania takiej dramatycznej sytuacji materialnej jest zmniejszenie ucisku w każdej postaci, bo my mówimy o ucisku fiskalnym. Tak jakby fiskalizm był jedyną metodą rabowania i zawłaszczania owoców pracy. A to nie jest jedyna, bo cała dziedzina monetaryzmu temu samemu służy. To jest też pewna technika, ukryta bardzo i zawoalowana, ale technika rabowania ludzi z owoców ich pracy. Innymi metodami niż fiskalizm. Ale to cały czas jest ustrój okupacyjny, ustrój, który zawłaszcza dorobek obywateli. I trzeba się z tego najpierw wycofać. To jest absolutnie podstawowy pierwszy krok, zmniejszyć rabowanie obywateli przez władzę i zmniejszyć kontrolę władzy nad obywatelem. I dopiero wtedy można upowszechniać standardy wolnej amerykanki gospodarczej.